Rogue pewnie zaraz tu będzie. Okej, jeszcze raz. Tylko porozmawiasz z Rogue o Smasherze, tak? A potem od razu przesiadasz się z powrotem na siedzenie pasażera. Tak, jasne. Nie martw się. Będę delikatny. A może ci się nawet spodoba. Już zacznę tego żałować. Gotowa. No, wreszcie. Jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? Kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałaś. Czego się napijesz? Tequila Old Fashioned dopełniona piwem i wrzuć trochę chili. Drink Silver Handle? Dawno nikt tego nie zamawiał. Robi się. Cassius Ryder, mówi ci to coś? Mhm, ten od tatuaży. Skąd to znasz? Z dawnych czasów. Gdzie go znajdę? Ma zakład w Watson, na Pershing Street. Kozła, to bardziej w moim stylu. Będzie zachwycona, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Jesteś Ruby? Słyszałaś o mnie? Chodźmy stąd. Opowiem ci, co słyszałam, a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze. Odpierdol się od Ruby. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Kurwa, brakowało mi. B,
Będę czekać na zewnątrz. Długo czekałaś? Jedziemy do mnie. Martin Street, ale okrężną drogą. Pasują ci. Masz ognia? Muszę porozmawiać z Graysonem. Dzień dobry, Night City. Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. Czyli Johnny ci powiedział. Czuję się jak gówno. Nic dziwnego. Nic nie pamiętasz, co? Powiedzmy, że mam luki. Jak pieprzone czarne dziury. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak. A tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć. Tak z ciekawości. Aha. I spotkałam Johnny'ego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnnym. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak Vi, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o Smasherze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widział. Nikt poza Graysonem najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. Nigdy więcej, kurwa. Nie wiedziałem, że te pigułki aż tak cię rozwalą.
Może nie byłoby tak źle, gdybyś nie zmieszał ich ze wszystkim innym. To ty powinieneś tu teraz żygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała. Ciesz się, że w ogóle się wymiksowałem. Właściwie przez chwilę myślałam, że postanowisz jednak zostać na dobre. Świetnie się przecież bawiłeś. Czyli jednak mi nie ufasz? Wiem, że się nad tym zastanawiałeś. Widziałam. Zrobiłem tak, jak się umawialiśmy. A teraz chodźmy stąd. Wi? Już wiem, o co chodzi za Bunika. Uruchomiłam moje kontakty. Dawny znajomy kojarzył Graysona i trochę poszperał dla mnie. Sprawdziłem Bunika. To część doków kontrolowana przez Maelstrom. Okej, a czemu te doki nazywają się Ebunika? Bo zgaduję, że nie chodzi o zmarłego burmistrza. Źle zgadujesz. Jest tam stary kontenerowiec, nazwany tak na jego cześć. Znalazłaś Graysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze Smasherem? Padnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. Będzie dobrze. Drobiazgi, o których jakoś zapomniałem. Co nie, Sam? Vi, poznaj Crispina Waylanda. No, pomaga nam. Skup się lepiej na robocie. Ej, Vi! Przed akcją poślemy tam... Słyszałem, że polujecie na Smashera. Gotowa? Pogadamy w samochodzie. Jedźmy. Powodzenia! Hej, Vi. Fajnie cię widzieć. Co słychać? Będziesz jeszcze dzisiaj? Może, ale nie czekaj z kolacją. W czym dokładnie pomagał ci Wayland? Wayland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Mam coś dla ciebie. Przybierz. To kurtka Janego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją unosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Janego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. Skakuj. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Johnny mówi głównie o sobie. No tak. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Vi. To, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Jasne. Dla mnie też. Serio. Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie, ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair.
Dalej nie pojedziemy. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. To jaki mamy plan? Wayland widział Graysona gdzieś tutaj, w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję. Najpierw musimy dostać się do datatermu Maelstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Dataterm jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. To Athena D3 z zewnętrzną bazą danych. Nie wiedziałam, że pracujesz z Maelstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. No, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te 50 lat. Okej, okay, możemy zaczynać. Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. I co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. Okej, lepiej nie będzie. Maelstrom patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. Jest spięta. Osłaniaj ją w razie czego. Wyczekaj moment i chodź za mną. Otworzysz? Okej. Teraz ostrożnie. Widzisz ich? Musimy się przekraść do datatermu. Wymieniłam, co mogłam. Tak, na razie wszystko działa. Thank you.
Uważaj, zobaczą cię. Szukam. Okej, czyli wchodzimy na pełnej kurwie. Idziemy do głównego magazynu Maelstromów. Tam trzymają Datatherm. Musimy sprawdzić, czy mają jakieś informacje o Smasherze. No, dalej, pokaż się! Dobra, mamy to. Wiem, że tu jesteś. Sprawdź, czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to. Mówiłem ci. Rogue dalej się boi tego skurwiela. Słyszę twój Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, chodźmy to sprawdzić. To tam, na prawo. To tylko kwestia czasu. Tę bunikę. Nie wygląda za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. Nie ukryjesz się! Trudno mi uwierzyć, że mamy Linę w takim miejscu. A co, myślałaś, że Smasher będzie się reklamował?
Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomścić Johnego? To też. Kurwa, słyszałaś to? Grayson, zauważyłam. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Malorian 3516! Wszędzie bym poznał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Chodź tu do mnie! Numerów albo oberwiesz jeszcze raz. Grayson. Rok, no proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? Wiesz, że mogłabym ci zgnieść czaszkę jak jajko? Także dalej mógłbyś mówić przez jakiś czas. Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tylko Rok przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby... O czym on mówi? Próbuję cię zdekoncentrować. Myśli, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć. Gdzie jest teraz Smasher? U Arasaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Jesteś dla nas bezużyteczny. Ja to załatwię, Vi. Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Miałeś broń Silverhanda. A co? Też jesteś fanką? Smasher ci ją dał. Aha, nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda. Aż tak cię to kręci? Będziesz ekshumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Soul Killerem? Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Za odwo! Załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj. Mam coś. Silverhand. O, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Mam się go pozbyć? Tak. Zresztą, rób jak uważasz. Smasher ma coś, co należało do Johnego. Może być twoje, tylko puść mnie wolno. Nic od ciebie nie chcę. Dobrze. O jednego skurwiela mniej. Chodźmy stąd. To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Vi. Powiedz jej... Johnny mówi, że jeszcze go dopadniecie.
Tak? To powiedz mu... Kurwa, nawet nie mogę z nim normalnie porozmawiać. Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Na razie, Vi. Zostaw ją teraz, Vi. Pozbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Aha. Rozumiem. Jedźmy na te pola naftowe. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Chyba wiem, co to jest. No to zobaczmy. Zdejmij tę szmatę. Okej. Mój wóz! Wskakuj. Pozwolę ci poprowadzić. Musi być gdzieś tutaj. Że też im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłam. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. Czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu. Czegokolwiek. Coś z tym... zrobimy. I co? Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisała, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand.
człowiek, który uratował mi życie. Vi, naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Johnny, nie musisz mi się spowiadać. Wiem. Ale chyba chcę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zaczęłaś mnie tak na serio nienawidzić. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłaś. Pamiętasz, jak się obudziłaś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałaś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałaś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy. I żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Nie pierdol, już to zrobiłeś. Racja. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałabyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłaś ty.